Przy tym pięknym wschodzie słońca nadszedł ten wielki moment na to, by rozpocząć kolejny odcinek w Minecraft. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i słuchajcie, jesteśmy znowu na Palionowie. Tym razem rozpocząłem sobie na dachu Biedronki, a bo tak, słuchajcie, jak widzicie już przede mną jedna bardzo, ale to bardzo wielka zmiana. Mam zamiast domu drzewo. Spytacie dlaczego? Postanowiłem zrobić sobie domek na drzewie, żeby było ciekawie, ponieważ słuchajcie, tamten domek był taki średni, tam się nic nie działo, był strasznie nudny, jakiś taki bardzo klaunowaty, więc to był domek dla świrusa, a nie dla mnie, zresztą były od niego itemy. Więc postanowiłem zmienić to całkowicie, znaleźć cztery sadzonki do drzewa takiego dżunglowego, co było, nie ukrywam, dosyć trudne. Posadzić je tam i wyrosło mi takie piękne drzewo, które tam troszkę pozmieniłem. Dzisiaj was oprowadzę i zobaczycie, co tam takiego jest. Ale to nie wszystko, jeszcze zajmiemy się też innymi rzeczami, ale od tego zaczniemy. Zanim jednak od tego zaczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijmy na przykład... nie wiem, jaki tutaj próg dać, może, dobra, mam idealny próg, słuchajcie. Idealny próg na wbicie łapek, wątpię, żebyście sobie dali radę. 7 łapek w górę, będzie ciężko, ale liczę na to, że dacie radę. 7 łapek to jest naprawdę dużo. Dobra, dodatkowo możecie wbić też na Chef Shopa i na mojego Instagrama. Link jest oczywiście w opisie, zapraszam. A i w ogóle, to jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wczoraj, znaczy, tak, wczoraj to było, chyba. W każdym razie jakiś czas temu, w sensie wczoraj albo przez wczoraj, dałem, pokazałem fanarta od Wicki i dostałem na maila kolejnego fanarta, więc chciałem wam go pokazać. Pojawia się on teraz na ekranie, nie wiem w którym miejscu, ale pojawia się. Więc dziękuję bardzo za fanarcika. Oczywiście mailowo też można je wysłać, aczkolwiek fajnie by było, gdyby przyszły tutaj w formie fizycznej. Wtedy mógłbym sobie tutaj, prawda, je powiesić za sobą i byłyby widoczne na każdym odcinku. Jeśli chodzi o adres, na który możecie wysyłać, to on jest w opisie. Więc też dostałem na maila wiadomość, że... Dostałem wiadomość na maila, że nie było adresu w opisie. Był adres w opisie, on jest co odcinek, więc wystarczy po prostu wejść i zjechać na sam dół opisu. Tam jest właśnie skrytka pocztowa i tam na ten adres można, prawda, wysyłać. Dobra, rozpocznijmy, prawda, zwiedzanko tego mojego przecudnego domku, bo powiem wam, że... On kryje mnóstwo tajemnic, o których jeszcze nie wiecie. Przed odcinkiem tutaj, prawda, wybuchł mi creeper, więc nie za fajnie, ale to jest kwestia, no, to naprawię, pan, nawet to teraz możemy naprawić tu na szybko, to ta trawa zaraz odrośnie, tu akurat, no dobra, to brakuje mi itemów, ale spokojnie, załatwimy sobie za chwilę. Dobra, w każdym razie pomyślcie, gdzie jest wejście, ponieważ no, z żadnej strony jak widać, no nie ma, a wejście jest tu. Tu też nie wygląda na wejście, a to jest jednak mimo wszystko wejście. I tu trzeba po prostu sobie po tych lianach wjechać jak niczym małpa w dżungli, bo to w końcu drzewo dżunglowe. I patrzcie, wjeżdżamy tutaj, jak ja mam widok na Chef Shopa, teraz to w ogóle zauważyłem. Jaki to jest piękny widok na Chef Shopa, no to po prostu idealnie widać. No i patrzcie, mamy tak, kowadło, mamy piecyk, mamy, prawda, łóżeczko, mamy różne takie inne rzeczy i tak dalej, są piecyki. Takie totalne właśnie podstawy postaw, co nawet jest crafting, z którego korzystać nie można, chyba że stąd. No ale to nie wszystko, ponieważ zrobimy jeszcze podziemia i teraz myślicie, jak zrobiłem podziemia. Jak widzicie, powiększyłem to drzewo na 3x3, to mnie trochę kosztowało drewna, bo musiałem pościnać kilka drzew dżunglowych. No ale, ale pościnałem je i dzięki temu mogłem to przedłużyć. Także, także w środku zrobiłem coś takiego perfekcyjnego. Patrzcie tutaj, otwieramy sobie to, schodzimy sobie na dół i tu możemy totalnie na sam dół zjechać do mojego magazynu. To jest najlepsze miejsce w tym domku aktualnie, powiem wam szczerze. No, widoku nie ma, ale magazyn, no... zanim wam pokażę magazyn, to powiem tak, przypomina mi on magazyn mój z Palionowa jedynki. Może tu są osoby, które pamiętają tamte czasy, bardzo mi przypomina tamten wystrój. I uwaga, patrzcie na to, 3, 2, 1, puf. No to mi się tak podoba, kurde, taki magazyn. I on jest, no, moim zdaniem mega podobny do tego, co było na jedynce. Więc myślę, że fajnie. Póki co nie mam jeszcze nic w tych skrzynkach. Muszę to wszystko tutaj posegregować, podawać jakieś tutaj te takie rameczki, żeby było wiadomo, gdzie co jest. Ale to wszystko w swoim czasie, to wszystko będę robił poza odcinkami, może na live'ach. Zobaczymy. Chociaż live'u za bardzo nie robię. Ale jak wyjdzie wersja 1.17, to planuję rozpocząć nową serię na live'y tylko i wyłącznie, której będziemy grali na tamtej wersji, więc myślę, że fajnie, myślę, że fajnie. Dobra. I jeszcze tu za tymi drzwiami kryje się
A zobaczcie, co się kryje. W sumie nie będę mówił. Uwaga, 3, 2, 1, pum! Mamy enchantik! Kurczę, perfekcyjny. I tu to jest najlepsze. Ender chest. W końcu możemy do niego chować jakieś rzeczy. I tu mamy akurat te rzeczy, które zebraliśmy z bazy Świrusa. Więc ja to tu póki co zostawiam i trzymam to tutaj, ale to jest fajne, że w końcu udało mi się uzbierać Ender chest. Trochę to kosztowało. No te, znaczy te emeraldy to w sumie... Znaczy emeraldy. Obsydiany to nie było jakoś ciężko. No te oko... Endermana, no w sumie nie było aż tak ciężko, ale się udało. No i mamy takie coś, mamy taki piek... O nie, znowu są jakieś tabliczki. Dobra, przeczytajmy je. Widzę, że ładnie się urządziłeś. Myślisz, że jesteś lepszą wersją Szczypsona? Ja nie jestem lepszą wersją, po prostu jestem Szczypsonem, okej? Okay? Udowodnię, że to ty jesteś klonem, a nie ja. No, to już wiemy, kto to napisał, nawet mój klon. Byłem już prawie gotowy, ale ktoś zmarnował moje długie godziny szukania diaksów. Ktoś je ukradł. Wiem, że odnalazłeś moje... laboratorium. Wiem, że widziałeś bloki diamentów, więc albo oddasz moje bloki, albo zniszczę wszystko, co masz. Daję ci niewiele czasu. Ile to zależy od zaangażowania? Co? Ja wiem, o jakie diamenty chodzi, ponieważ on tam tworzył takie... Miał tam specjalne takie miejsce na diamenty, żeby zrobić beacon. Tylko ktoś... Nie no, jak mu ktoś to zabrał i on teraz myśli, że to ja. To nie byłem ja, przysięgam, że to nie byłem ja. To nie ja zabrałem tam te diamenty. Idziemy w takim razie do tej jego bazy, zobaczyć, co on tam wykminił i co tam takiego się dzieje. No bo skoro ktoś mu to ukradł, no to nie wiem, trzeba będzie pogadać albo z Dave'em, albo... O nie. Jeżeli to Świrus ukradł... To mamy przekichane. Dobra, no trzeba najpierw Świrusa sprawdzić, zanim zacznę sprawdzać Dave'a, bo Dave się tutaj jakoś maszeruje. Oczywiście nie, jakbym miał tabliczki, to bym mógł z nim pogadać, ale nie mam tabliczek. Dobra, no to trudno, nie... O kurczę, jakiegoś laga miałem niedobrego. Dobra, lecimy w takim razie do tamtego, podlecę sobie tu jakoś... Co to są za lagi? Co to są za lagi? Proszę, proszę mi nie robić takich rzeczy. Ja tu mam może jakieś złe ustawienia, mam jakieś złe? Nie, no wszystko jest dobrze. Dlaczego? Dlaczego tu są takie lagi jakieś, wow, niebezpieczne. Dobra, naprzeciwko tego drzewa i naprzeciwko tamtego. No ja już prawie, że perfekcyjnie tutaj wstaję, no to jest przecież coś pięknego. Dobra, schodzimy tu na dół do tego, tutaj się nic nie zmieni. Nie wiem po co jest to, a bo ja zbudowałem to pomieszczenie. Przepraszam, zgrzał mi się mózg, zapomniałem, myślałem, że to Świrus wybudował i, znaczy mój klon i nie ma zastosowania. Dobra, witam pana Krzysztofa, jak tam dzień leci, jak tam biznes się kręci, widzę normalnie tak jak było. Niezniszczalność, kurczę, jakby tu była naprawa, to byśmy porozmawiali może, dobra, rozwalmy to tutaj. Panie Krzysztofie, proszę tu zostać i się, prawda, nie denerwować. Dobra, weźmy tutaj, dobra, bloki diamentów, to tutaj było. No i nie ma, kurczę, faktycznie. Ja... Nie ma bloków diamentów, co oznacza, że ktoś to ukradł. No i teraz pytanie, kto? Czy to był Dave? Raczej wątpię, żeby to był Dave. On raczej by nie zabrał czegoś z miejsca, które nie wie, jest, nie wie czyje jest i tak w sumie... Poza tym on by tutaj, jak on by tu doszedł, to już bym dawno wiedział, że on już tutaj wszedł. To by też w ogóle go zainteresowało, że przecież była ta maszyna do klonowania, tu jest znowu jakaś coś ala to podobna. No, zainteresowałby się tym. Więc to raczej nie on, więc mi pozostaje tylko jedna osoba. Jak to jest Świrus, to mamy przekichane, bo on na bank już, nie wiem, wydał te diamenty na coś. No ale warto jest poszukać, chociaż więc ja bym się wybrał w sumie tam do tego Świrusa, do tej jego bazy. Panie Krzysztofie! A! Panie Krzysztofie! Krzysztof! Panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, kto tutaj był, kiedy mnie tutaj nie było? A. Taka, tak, nie chce pan mówić, tak? W sensie, nie widział pan, tak? Nie, no niech się pan zastanowi porządnie, bo to jest ważne, to jest ważne. Dobra, on się ciągle zastanawia. Panie Krzysztof, jest pan nieprzydatny tu w ogóle do tego śledztwa. Dobra, wow, jak mi się szybko tutaj idealnie poukładało. Nadal nie mam silk toucha na tym i potrzebujemy tego silk toucha, żeby móc to normalnie zamurować. Dalej mam jakieś takie lagi są. To mi się bardzo nie podoba, ponieważ to oznacza, że po prostu nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Mam nadzieję, że to się ustabilizuje jakoś, że to są po prostu jakieś problemy. O! Opluł mnie. To jest właśnie cały Daveson. Idzie i opluje. No i w sumie... No idzie! Zatrzymałem się w powietrzu. No to tak przecież być nie może. Dobra, lecimy tam szybko do tej bazy Świrusa. Najszybciej będzie chyba, jak przedostaniemy się tu dołem. Czekać już, nawet nie chce mi się tego otwierać. Rozwalę to, tak będzie szybciej. Tu dalej jest dziura, ten Świrus. A, dalej nie zostaje żadnych wiadomości. Nie wiem, co on planuje. No jest jakiś podejrzany. Dobra, tu i teraz tak. Nie zlaguje mi Minecrafta? O, co jest?
No, nie mogę latać, czajcie? O, był lag. O, był drugi lag, ale dobra, tędy jakoś łatwiej idzie. Mniej rzeczy do renderowania ma Minecraft i daje radę jakoś tutaj przebrnąć przez to. Dobra, wow, jak szybko. Dobra, otwieramy to. Halo. O, dobra. Dobra, no i teraz musimy tu znaleźć, on tego dalej nie naprawia. Ja podejrzewam, że ten świrus to już ma inną bazę w ogóle gdzie indziej, że on już się gdzieś wyniósł, że już porzucił całkowicie to, co tutaj było, no bo to jest strasznie podejrzane, że tu było tyle rzeczy, tak... Ej, tu się nagle coś tak zaświeciło, widzieliście to? Albo mi się wydawało, nie wiem, może mi się wydawało, ale wyglądało to strasznie. Dobra, no to też, no, to jest dalej... Ten dzwonek! Nie wiem dlaczego, ale mam podejrzenia, że on coś robi. Ja nie wiem, nie chcę wiedzieć co, ale... Znaczy chciałbym wiedzieć, ale nie chcę tego sprawdzać nawet. Dobra, wyjdźmy na samą górę. Tu, no nie wiem, czy może w jakiś trumnak by pochował te diamenty. O kurde, ty! Co tak się patrzysz? Jaki tutaj wariacik. Dobra, no tu zwykły stół do biesiad. No zobaczmy, co jest tutaj, bo... To wygląda podejrzanie to miejsce. To wygląda podejrzanie to miejsce. No ale tu nie ma żadnych skrzynek. Tu jest pusto. Totalnie pusto. Co to jest za baza? Co on tu wykminił w ogóle? Dlaczego... Dlaczego wybudował w ogóle taką nowoczesną niby bazę, w której nie ma nic, totalnie nic, jest jakiś kurczy filar na środku i dookoła sobie można biegać i to jest wszystko, co my tutaj mamy. No nie wiem, według mnie bez sensu i totalnie tu nic nie ma. No i teraz ja będę musiał pisać wiadomości do Świrusa, żeby on oddał te diamenty, te bloki, no bo ja wiem, na bank, że to był on, na bank to był on, no przecież to jest Świrus, on zawsze robił takie rzeczy, mi też ukradł przecież strój, więc to jest na bank on. Tylko teraz pytanie, czy będzie to chciał oddać i za jakąś cenę, czy raczej zachowa to dla siebie i uzna, że nie, już nigdy w życiu takich rzeczy nie oddam, diamenty to są moja rzeczy i tak dalej. Dobra, jakby nie było, na tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, na którym no, będziemy musieli rozwiązać dalej tą sprawę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.